Przegrywamy niestety kolejne spotkanie, paradoksalnie rozgrywając naprawdę bardzo dobre zawody. Uważam, że najlepsze tej wiosny, o ile nie najlepsze w ostatnim czasie. Jednak to nie jest piłka młodzieżowa, w której wystarczy sama jakość czy liczba akcji ofensywnych, liczą się tylko i wyłącznie punkty. Stworzyliśmy sobie mnóstwo klarownych sytuacji. Mogliśmy i powinniśmy pokusić się o lepszy wynik. Niestety tak się nie dzieje. W 31 minucie zdobywamy bramkę na 1-0 po naprawdę bardzo dobrej, składnej akcji. Wcześniej mamy dwie równie ciężko wypracowane sytuacje, których jednak nie zamieniamy na bramkę. Podświadomie po tym prowadzeniu drużyna delikatnie się cofa pod naporem gości, tracimy bramkę na 1-1, potem niefrasobliwy wybór w końcówce meczu, praktycznie w doliczonym czasie gry, kiedy to zamiast rozegrać spokojnie rzut wolny w prosty sposób, dajemy się w kombinacje, które niestety kończą się i akcją przeciwnika, i też błędami w obronie. Jednymi z niewielu błędów, jakie w tym meczu popełniamy. Niestety trzy punkty zdobywają goście, trzeba im tego pogratulować. W drugiej połowie praktycznie schodzimy z połowy przeciwnika, stworzymy kilka ciekawych sytuacji. Jak chociażby dwie sytuacje Michała Dobkowskiego. Niestety dzieje się tak, że po raz kolejny te punkty tracimy. Natomiast to, w jaki sposób drużyna zareagowała dzisiaj, jak mówiłem wcześniej, pomimo straty punktów, jest dobrym prognostykiem i dopóki te matematyczne szanse będą, będziemy walczyli do samego końca. Nikt tutaj nie odstawi nogi. Ja uważam, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, pomimo że być może w sytuacji, jakiej obecnie jesteśmy, po meczach przegranych, brzmi to dziwnie. Natomiast bardzo wierzę w ten zespół i to, w jaki sposób reaguje na dane sytuacje, jak ten zespół się tworzy. Ponieważ Wiktoria w tym sezonie przechodzi różne przeobrażenia i jeszcze troszeczkę tej wody upłynie, zanim wszystko to będzie tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast mocno w to wierzymy i nikt tutaj nie złoży broni do ostatniego meczu.